Powiedzmy, że chcemy coś zmodyfikować w słowniku. Jak widać, doszła nam nowa wartość. Nie doszła tak w środku. Ani z przodu, ani z tyłu. I to jest bardzo ważne. W przeciwieństwie do tablic, słowniki nie mają ustalonej kolejności. Tablice posiadały ustaloną kolejność, czyli nadawało się do czegoś takiego jak masz listę artykułów na blogu i chcesz je wyświetlić, nie wiem, według daty publikacji czy cokolwiek, no to tablica zachowa tą informację. Natomiast jak wrzucisz to już do słownika, no to niestety właśnie przez to, że są te funkcje haszujące i on pod spodem trzyma tą księgowość, żeby bardzo szybko wyciągać z niego jakieś elementy. Ok, więc wiemy, jak coś dodać. To zobaczmy, jak coś zmienić. Zmiana to jest tylko przypisanie pod ten sam klucz. I to też jest bardzo fajne. Znaczy, coś, o czym trzeba pamiętać, że klucze są unikalne. Czyli w tablicy mogłem mieć powtórzone elementy. A tutaj już nie możemy powtórzyć klucza? Jeżeli klucz albo dwa różne obiekty mają ten sam hash, to zostanie nadpisana informacja, więc jakbym gdzieś później znowu użył kubki, no to tak naprawdę nadpisałbym tą wartość, która tutaj istnieje. No i zobaczmy. No i teraz definicja, co to znaczy emoji kupy, się zmieniła na nieco bogatszą. No i zachodzi pytanie teraz, jak usunąć. W tym wypadku API jest bardzo spójne. Po prostu możemy przypisać nil. No już nie mamy kubki. Ale nie jest to jedyny sposób. Możemy użyć metody remove value for key. Mówimy, że hej, nie chcę już tutaj mieć tej definicji, nie chcę mieć tego klucza, ani tej definicji, która jest pod tym kluczem. No i pozbyliśmy się tego, co tutaj jest. A ważne jest to, że w momencie, jak usuwamy tą wartość, usuwamy ten klucz, to dostajemy wartość zwracaną, więc możemy ją sobie przypisać do jakiejś zmiennej stałej, żeby mieć do niej referencję, bo być może chcemy coś z tym zrobić. Czasami tylko sobie chcemy to usunąć. Nie jest jeszcze opcja do usuwania wszystkiego. No i proszę bardzo, dostaliśmy pusty słownik. I tak jak to było w wypadku tablic, że tablice mogły zawierać tablice, no to słowniki mogą zawierać słowniki. Jak widać, mam dwa sety, przepraszam, dictionary. Chciałbym je ze sobą złączyć. No i co tutaj się zadziało? Ta metoda wzięła te klucze, które się ze sobą pokrywają i użyła funkcji, która jest zdefiniowana tutaj, aby złączyć te dwie wartości. Czyli lorem występuje tylko w danych A i pozostało lorem 1. Ipsum natomiast występuje i w danych A, i w danych B. I żeby nie stracić tych informacji, może nie tyle nie stracić, tylko zachować więcej informacji niż tylko jedną wartość albo z tego pierwszego słownika, albo z drugiego, mogę powiedzieć, w jaki sposób mam je połączyć. Ponieważ wiem, że to jest słownik, albo inaczej Swift wie, że to jest słownik, który jako wartości zawiera liczby, wiem, że liczby można ze sobą dodawać, więc dodałem 2 i 3. No i teraz pod kluczem ipsum jest suma tych dwóch wartości. No, seed występowało tylko w tym drugim słowniku, nie było w pierwszym, więc też jakby przetrwało to nasze merge'owanie. Też jest bardzo fajny sposób, jak dostajemy jakieś dane z różnych źródeł i potrzebujemy je ze sobą zmerge'ować. Więc mamy już gotowe API do tego. Czy na przykład jeśli wartością będzie string, to jakie możemy na nich operacje wykonywać, jeśli chodzi o połączenie wartości stringowych? Coś takiego.
Ok, więc tak wygląda definicja tego. Czyli wiemy, że dostaniemy string ze słownika A, dostaniemy string ze słownika BB, ale tylko w wypadku, jeżeli klucze się zgadzają. No i możemy robić wszystko, co byśmy chcieli, tak długo, jak na końcu zwrócimy jakiś inny string. I teraz widać, że ipsum zawiera to, co zostało zwrócone w tej funkcji. Możemy również dodać do siebie te dwa stringi. No i teraz ipsum zawiera 2 i 3. Raz był to string 2, 3 możemy dodać do nich spację, no i faktycznie tu się pojawiła spacja. I tak dalej, i tak dalej. Więc czyli mamy... działania są w podobnym zakresie do wykonania, i na jednych, i na drugich. Tak, znaczy najważniejsze jest to, że cokolwiek jest wartością, możesz zrobić wszystko, jakbyś miała osobne instancje. Najważniejsze jest to, że taki jest kontrakt. Przychodzą tutaj dwa stringi i na końcu tego bloku, czyli między tym i tym nawiasem, musisz zwrócić jakiś string. Wcześniej zwracaliśmy Andrzeja w ogóle olewając to, i to jak najbardziej spełnia ten kontrakt. Tu po prostu mówimy, hej, znalazłem ten klucz, jakby inaczej, znalazłem tą wartość i tą wartość dla tego samego klucza. Weź powiedz, jak to ze sobą złączyć. Stringi, inty mają taką naturalną operację łączenia, no po prostu wystarczy je ze sobą dodać, ale może jakieś inne typy wymagają bardziej skomplikowanej logiki. I to właśnie między tymi nawiasami należałoby w tym momencie to rozwiązać. Okej, okay, jasne. To co mówiłem, słowniki nie zawierają duplikatów. Mamy zdefiniowaną tablicę z krotkami, czyli z tupletami, które po lewej stronie mają jakieś tam klucze. No i widać, że klucz A powtarza się tutaj i tutaj, natomiast klucz B powtarza się tu i tu. W momencie tworzenia takiego słownika mogę zdefiniować albo przekazać logikę, która powie, jak sobie ma radzić z powtórzonymi kluczami. W tym miejscu on oczekuje ode mnie bloku, w którym będą przekazywane dwie wartości. I to, co ja mu powiedziałem, to żeby zawsze brał tą pierwszą. Czyli za pierwszym razem widział A z jedynką, no i za każdym razem, jak się później pojawiało, no to olewał. Ale możemy pójść w drugą stronę. No i powiem mu, żeby zawsze brał tą ostatnią napotkaną. No i w tym wypadku, ale co najważniejsze, ten nasz słownik nie zawiera duplikatów. Pozbyliśmy się ich. No i płynnie przechodzimy do następnej części, czyli jak chcielibyśmy przeiterować, czyli przejść po każdej parze klucz i wartość. Tutaj sobie odzyskaliśmy stary kształt, żebyśmy mieli po czym przechodzić. No jest taka fajna składnia for in, która dla słowników daje nam klucz i wartość. No i jak widać, udało się przejść i wyprintować po lewej klucz i value to, co jest pod tym kluczem. To jest mega spoko, jeżeli potrzebujemy od razu dobrać się do tego wszystkiego, czyli do całej tej pary. Tu mamy już gotowy element, ale można też tak. No jak widać, dostaliśmy teraz krotki. O krotkach będziemy mówić później, natomiast jeżeli potrzebujemy już dobrać się konkretnie do tej wartości i do tego klucza lub do tylko wartości, no to
mogliśmy tutaj zrobić to w tym miejscu. Na słowniku też możemy zawołać taką metodę, która pozwoli nam zmapować wartości, czyli to jest kształt naszego słownika teraz. No i tu musimy w jakiś sposób je przetransformować. No jak widać, klucze pozostały te same, natomiast to, co już jest pod tymi kluczami, zostało zaktualizowane zgodnie z tym, co tutaj dopisaliśmy. Kubka nasze, piwo nasze, niekoniecznie w tej kolejności. No i to jakbyśmy chcieli teraz coś dodać do klucza? Nie dodamy do klucza. Jeżeli... Są niezmienne, tak? Tak. Czyli jeżeli mamy coś takiego, jak tylko zrobię, no to tak naprawdę dodaliśmy kolejną wartość. Możemy zrobić taki szachermacher, że usuwamy kubkę, dodajemy to, żeby osiągnąć na końcu ten efekt. Natomiast no już jak coś włożyliśmy, to możemy tylko to wywalić. Czyli nie nadpisujemy, tylko tworzymy kolejną wartość. W momencie jak chcesz jakby zmienić klucz, żeby starego nie było, no to musisz go wyrzucić. Mhm, jasne. Idąc tym tokiem, że rzeczy można zagnieżdżać, to sobie zagnieździmy trochę słowników. No i w tym słowniku chciałbym trzymać informacje o temperaturze, w ogóle o jakiejś pogodzie, w zależności od tego, która jest godzina. Więc wiem, że będę używać słownika. Wiem, że godzina to najlepiej jakiś int. No i w środku też chciałbym mieć jakiś słownik, który będzie mi odpowiadać na pytanie, jaka jest wilgotność, jaka jest temperatura. Więc po raz kolejny słownik. Powiedzmy, że kluczem będzie string. No i wartością też string. No i teraz to wszystko trzeba zdefiniować. To jest mój pierwszy słownik. Powiedzmy, że kluczem jest godzina 12. No i teraz potrzebuję zdefiniować drugi słownik. No i to jest pełna definicja mojego słownika zawierającego słownik. Więc to jest ten pierwszy, najbardziej zewnętrzny. To jest typ int, który odpowiada kluczowi. To jest wartość, która odpowiada temu całemu słownikowi. To jest klucz, który odpowiada temu stringowi. A to jest wartość, która odpowiada temu stringowi. Dodajemy sobie jeszcze jedną godzinę. No i może tutaj nie jest najpiękniej to wypisane, no ale widać, że to jest ta struktura. Też widać, że kolejność nie jest zachowana. 13 jest wypisane wcześniej, ale to jest normalne w słowniku. No i teraz chcielibyśmy wyciągnąć, powiedzmy, wilgotność, jaka była o godzinie 13. No jak wiemy, muszę się odwołać po kluczu, czyli to jest moja godzina. No i dostaję ten słownik, który zawiera wilgotność. I tu dostajemy mały ząg, ponieważ jak wyciągamy coś ze słownika, to nie dostajemy tego czegoś, tylko optional tego czegoś. No i w tym wypadku nie możemy zaindeksować optionala. To nie możemy tej części zawołać na optionala. Natomiast jest taka specjalna składnia, która pozwala nam chainować. I to właśnie się nazywa optional chaining. W tym wypadku wystarczy, że napiszę tutaj znak zapytania i on będzie wiedział, że hej, jak jednak coś tu było, to weź do tego czegoś, użyj tego. Czyli wiem, że spodziewam się z tej części słownika, więc wiem, że słowniki można indeksować przy pomocy takiej składni. Więc chciałbym to zrobić. 90% wilgotność. To jest bardzo ważne. To jest optional.
playgroundzie tutaj nas trochę oszukują, że to jest string, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest optional. Z innych przydatnych funkcji, no to możemy filtrować. Powiedzmy, mamy taki słownik, który składa się z kluczy, które są stringami, z wartości, które są intami. Chciałbym wyciągnąć z niego wszystkie te elementy, których wartość, czyli ta część po prawej stronie dwukropka, jest większa od jedynki. No i udało się odsiać wartość, która zawierała jedynkę, zgodnie z tą funkcją, którą tutaj napisaliśmy. To $0 to jest tak naprawdę odwołanie do tej krotki, czyli do tego tupletu, który widzieliśmy wcześniej iterując, że mieliśmy klucze i wartości. No i w obu przypadkach dostaliśmy taki sam typ. Czyli miałem słownik, który był typu string int i w wyniku filtrowania też dostaję słownik typu filtry. String int. String int, dokładnie tak. To są słowniki, tak się je definiuje, tak się z nimi pracuje. Zachęcam do rzucenia okiem w dokumentację, poszukania jeszcze innych ciekawych metod dodawania, usuwania, pobawienia się tym procesem zabaw. No i na ten moment to tyle, jeżeli chodzi o słowniki. Okej, a może masz jakieś takie pytania z cyklu, co padnie na rekrutacji tematami? Tak, na 100% padnie pytanie o funkcje haszujące. Co to jest hasz? Dlaczego słowniki działają szybko, jeżeli chodzi o wyciąganie informacji? I warto się zapoznać z tym tematem. To nie jest tak, że codziennie w pracy się implementuje nowe struktury danych. Natomiast to pytanie pojawia się bardzo często. Jak są zaimplementowane? Co to jest funkcja haszująca? Co to są te wiaderka, buckets? Do czego one służą? Różnica między tablicą a słownikiem? Do czego by się wykorzystało tablicę, a do czego słownik? Też co przechowuje duplikaty, co nie? No to jest taki standardowy zestaw pytań na każdej rozmowie. Okej, to dzięki. Mamy czego szukać.